Panie marszałku, panie ministrze, już pan poseł, mówiąc o tej ustawie, powiedział, że spada ciągle ilość hodowli norek i innych zwierząt futerkowych i że to jest dość radykalny spadek w ostatnich latach. Czy w związku z tym nie rozpatrywali się państwo w rządzie takiego rozwiązania, żeby doprowadzić do tego, żeby te hodowle w sposób naturalny wygasły w ciągu najbliższych kilku lat i nie narażać w związku z tym budżetu państwa na duże odszkodowania? Czy ta sprawa była pod tym kątem analizowana? Drugie sprawa, kolejny problem. Pod wpływem protestów rolników, hodowców, przetwórców, części opinii publicznej, także senatorów, rząd zmienił zdanie dotyczące uboju rytualnego, uznając, że ubój rytualny drobiu jest w Polsce dopuszczalny, a ubój rytualny innych zwierząt, innych kręgowców jest niedopuszczalny. Z czego to wynika? Czy uznajecie, że są dwie kategorie uboju rytualnego, jeden lepszy, drugi gorszy? Czy coś innego jest pod tą decyzją, propozycją, którą przedstawił pan premier? I kolejny problem, odszkodowania. Czy w dzisiejszych czasach, w sytuacjach pandemii, spadku dochodu budżetu państwa, gdy deficyt budżetu państwa na ten rok wynosi 109, zgodnie z informacją przedstawioną przez ministra finansów, wynosi 109 miliardów złotych. W przyszłym roku ma być niewiele mniejszy. Czy stać budżet państwa, według opinii rządu, na to, żeby płacić znaczne, miliardowe może się okazać w konsekwencji, jeżeli miałoby być odszkodowania uczciwe i rzetelne, czy stać budżet państwa, nas wszystkich, na to, żeby te odszkodowania płacić? I ostatni problem, na ten problem zwróciłem uwagę także panu posłowi i sprawozdawcy, to jest kwestia utylizacji odpadów poubojowych. Czy w rządzie państwo analizowaliście ten problem tak, żeby nie było tutaj konsekwencji kłopotliwych, trudnych dla producentów, przetwórców drobiu i innych także zwierząt, żeby te sprawy można było od ręki załatwić, bo taka jest intencja tej ustawy, że tutaj po prostu wszystko powinno być od razu załatwione. Dziękuję bardzo. Marszałku. Panie senatorze, pierwsze pytanie. Jak rozumiem pańską wypowiedź, że pan zgadza się ze stwierdzeniem, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest branżą schyłkową i dokładnie to jakiegoś antagonizmu wobec tej wypowiedzi pana posła nie odczytałem w pańskiej wypowiedzi. Więc chciałbym powiedzieć tak, że te rozwiązania, które rząd proponuje w ustawie, też ten proces pozwalają zakończyć w cywilizowanej formie z uwzględnieniem praw tych przedsiębiorców. Mówimy tutaj przecież o odszkodowanych rekompensatach i to jest ucywilizowanie tego naturalnego procesu schyłku i upadku tej branży. Jeśli chodzi o... Powtarzam, zakładamy, że ta ustawa, rozwiązania w niej zawarte pozwolą przyspieszyć na naturalny proces, ułatwić go i skonsumować prawa działających w tej branży przedsiębiorców. Jeśli chodzi o kwestię uboju rytualnego drób, wołowina, bydło. Panie senatorze, otóż to, że rząd rekomenduje taką poprawkę, to jest, jak już mówiłem, wynik wsłuchiwania się w głosy, które w tej sprawie z różnych środowisk, w tym przede wszystkim ze środowiska rolniczego, płynęły. Też jest pewne zrozumienie dla pewnej hierarchii, również w ramach tej systematyki organizmów kręgowych. Proszę takie wyjaśnienia przyjąć. Jeśli chodzi o koszty odszkodowań, panie senatorze, w deklaracji Ministerstwa Rolnictwa, bo to jego zadaniem jest tutaj przygotowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie wysokości i trybu wypłacania tych odszkodowań, wynika, że wypracują odpowiednie środki na realizację tego przepisu. To jest ich zadanie i
i te zadania będzie od tego resortu egzekwowane. Ostatnia... Utylizacja, tak. Tutaj muszę uchylić się przed konkretną odpowiedzią na to pytanie. W porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa przygotujemy panu senatorowi odpowiedź pisemną. Pan senator chce dopytać, tak? Odpowiedź na piśmie, bardzo się z niej cieszę, tylko że odpowiedź jest potrzebna dzisiaj podczas procedowania nad tą ustawą. Czyli my, to jest jeden z elementów, w oparciu o który my, senatorowie, możemy podejmować decyzje. Więc to jest bardzo istotna sprawa, ale przyjmuję oczywiście, że na piśmie otrzymam odpowiedź i okej. Natomiast kwestie finansowe w tej sprawie no, są bardzo ważne. Ja myślę, że państwo oceniliście koszt wprowadzenia w życie tej ustawy, bo jak mówię, dzisiaj jesteśmy w sytuacji budżetowej dramatycznej. I to nie ulega wątpliwości, bo te 109 miliardów złotych deficytu w tym roku to są przecież pieniądze, które trzeba będzie spłacić. Bo pan mówi, pan minister mówi, że minister rolnictwa załatwi gdzieś sobie te pieniądze. Pan minister nic sobie nie załatwi. To są pieniądze, które muszą być, znaleźć się w budżecie państwa w odpowiednim dziale i zapisane tak. I uchwalone przez Sejm i później Senat. Więc pytanie jest, jaki szacujecie państwo koszt całej tej operacji? Tak? I w jaki sposób to będzie sfinansowane, no to jest kluczowe pytanie, bo każda ustawa musi przecież mieć, pokazać swoje, no musi pokazać koszty jej wprowadzenia w życie. Panie marszałku, panie senatorze, rząd, który mam zaszczyt reprezentować, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy, wprowadził pewien nowy standard, ja bym powiedział w ten sposób, w polskim życiu politycznym. Otóż mamy zwyczaj, już od 5 lat tak naprawdę, mamy zwyczaj dotrzymywać wszystkich deklaracji, które składamy, więc proszę również ufać i w tej sprawie, że środki te zostaną wygospodarowane. Proszę czekać na szczegółowe rozwiązania z Ministerstwa Rolnictwa. Panie senatorze, czy ja tylko doprecyzuję, czy pan oczekuje tej odpowiedzi na piśmie? Nie, nie oczekuję. Dobrze. Na tamto pytanie, to utylizację, to tak. Tak. Budżetowe, no bo także obietnice, budżet, to żeby coś zostawiamy.